Witam was serdecznie na kolejnej lokalizacji. Tym razem jesteśmy w domu zajętym przez policję. Nie wiem, co tu się wydarzyło i dlaczego ci ludzie musieli opuścić te domy, jednak od paru lat stoją już bez opieki. A ja wam pokażę, jak wyglądają do tej pory. Tu mamy koło, najprawdopodobniej z krosa, tłumik i studnia. Wejście do tego domu jest z tej strony, całkowicie zarośnięte przez pnącza. Jednak myślę, że nie będzie problemu, żeby tam wejść. Część budynku już się zawaliła, dlatego nie ma tam nawet co wchodzić. O. Co tutaj mamy? Piwnice. Całkowicie zalana. Nic już nie będzie. A tutaj? Wyjście na zewnątrz. Dobra. Trzeba odpalić latarkę. Dobra. Mamy to. Wow. Nie wiem, czy to salon, czy to pokój, ale jest całkowicie zagracony. I sufit w zasadzie wisi nam mi nad głową. Czyli muszę unikać tego pokoju, muszę pamiętać. Co tu mamy? Kostka Rubika. Kostka Rubika. I najprawdopodobniej można było ją okleić. Tak jest. Bardzo ładna kostka. Co tutaj jeszcze jest? Motes. Całkowicie zapakowany. Szkoda, że wszystko jest tak zdewastowane. Domy są bardzo stare i byłoby tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Coś w stylu takiej lampy. Zobaczcie, jaka ładna lampka. Tu kolejna lampka. Kasety. Ta jest ładna. Ta jest bardzo ciekawa. A to co za figurka? To również była lampka. Całe pudełko kaset. Ciekawe, czy jacyś znani wykonawcy. Kalkulator. W zasadzie dwa. I więcej kaset. Tu mamy wstążki. Mamy bardzo dużo wstążek.
kolejna piękna lampa. Mamy zabawki i nawet zdjęcie Bobasa. I to nie jedno. To już jak był większy. Klocki zapakowane jeszcze. To plastikowy. Widzę tutaj bardzo dużo zabawek jest. Zobaczcie. Całe kartony zabawek. Niektóre całkowicie zapakowane. Idziemy zobaczyć, co dalej jest. Tutaj również pełne kartony zabawek. Krzesła. Pamiętacie to? Jojo. Zobaczcie, zapakowane. Jedno, tutaj drugie. Być może ktoś tutaj prowadził działalność i po prostu sprzedawał zabawki. Hart. Jedne z najszybszych psów. O. Czapeczka. Nie wiem, czy mi pasuje. Raczej nie. Do bluzy dresowej. Ale pożyczę sobie na chwilę. I idziemy dalej. Tu mamy główne wejście. Tutaj zaczynają się jakieś meble. Schody. Ciekawe, czy można po nich wejść. Bardzo się ruszają. Ale powiem wam, że zależy mi na tym, żeby się tam dostać. Więc będę kombinował. Kamerę położę u samej góry. Latarkę również. I spróbujemy. Jestem u góry. Idziemy dalej. Mam nadzieję tylko, że schody nie zarwą się pod moim ciężarem i nie spadniemy piętro niżej.
Tu mamy ten zarwany pokój, który widzieliśmy z dołu. Tam mamy konika. Jest kilka przedmiotów, ale tutaj nie będę wchodził. Ciekawi mnie tylko ta walizka. Co znajduje się w środku? Siedzenia. Myślałem, że to będzie coś ciekawszego. Dobra. Tutaj mamy już światło, więc latarka nie będzie potrzebna. Tylko czy tutaj da się wejść? Może jest tutaj kilka ciekawych rzeczy. Jednak chyba nie będę ryzykował. Zobaczcie. Mogę wylądować właśnie tam. A co tutaj mamy? Szuflady. A w nich? W zasadzie nic ciekawego. Tu mamy płyty. Jest ich tutaj bardzo dużo. Nie, myślałem, że ta... kolekcję kaset. Tam dalej już nie będę wchodził. Udamy się do innego pomieszczenia. Tuż obok. Tutaj też bałagan. Widzę tam kilka obrazów. Tutaj manekiny. Stare tapety, chyba dziecięce. Zobaczymy, czy jest tutaj gdzieś data. Niestety nie. Dobra. Widzę, że jest tutaj jeszcze jedno piętro. Jednak wątpię, że da się tam wejść. Zerkniemy tylko z tej strony. Nie będę ryzykował, nie będę tutaj wchodził niestety. Schody są na tyle przegnite, że nie warto ryzykować. Powoli będziemy się ewakuować stąd.
ciekawego. W bardzo dobrym stanie. Być może dlatego, że była cały czas w pudełku. Okej. I niech tak będzie dalej. Teraz mnie czeka powrót na dół. Nie będzie łatwo. Siemano. Najlepsze jest to, że obok stoją następne dwa domy. To jest szereg trzech domów, które zostały opuszczone w jednym czasie. Ja spróbuję tam za chwilkę zajrzeć. Mam nadzieję, że będzie warto. Chodźcie ze mną. Kibelek. Zamknięte. Wow. Ale to wygląda świetnie. Zobaczcie. To chyba miało odstraszyć tutaj intruzów. Mnie tylko zaciekawiło. Znajdujemy się w kolejnym domu. Bardzo ładny młynek. Idziemy do środka. Tutaj również graciarnia. Na wejściu drewniane meble.
Wow, zobaczcie tego gościa. Całkiem sympatyczny. Nie wiem, czy te wszystkie domy nie były z sobą powiązane. Tutaj również dużo zabawek. Zobaczcie, całkowicie zapakowane. Jak w tamtym domu. Czy tutaj doszło do jakiegoś przekrętu? Bo jak to możliwe, żeby porzucić to wszystko tutaj? Jak inaczej wytłumaczyć, dlaczego opuścili te domy? Dlaczego zostali wyrzuceni w zasadzie? Bumerang. Bat. Prawdziwy chyba. Ale gościu jest świetny. Idziemy zobaczyć na górę. Tutaj schody trochę w lepszym stanie, więc swobodnie mogę iść i nagrywać. Kredki świecowe. O, tutaj również się zerwało. Podłoga nie wytrzymała tutaj pod ciężarem tych wszystkich śmieci. O, proszę. Pajączek. Tutaj Mikołaj na nas czekał i jakaś sympatyczna pani. Korona. O, i kolejny przystojniak. Siemanko. Tutaj jej mniejsza koleżanka. Idź do mamusi. Lakiery. Mamy jeszcze wejście na górę. Wow! Zobaczcie, ile wyposażenia. I to bardzo starego. Jakie stare wózki.
na tym strychu będę kończył eksplorację tego domu i udamy się za chwilkę do następnego. Mam nadzieję, że tam też będzie wejście i spokojnie będę mógł wam pokazać, co pozostało po tych lokatorach. Widzimy się przy wejściu do następnego domu. Jesteśmy w łazience. Tutaj również bardzo dużo przedmiotów zostało. Tutaj także dużo przedmiotów zostało. W tym winko z 1985 roku. To już dość wiekowe. Tutaj mamy kuchnię. Lodówka już przewrócona. Tutaj mamy część mieszkalną. Kolejna piwnica, zalana. Może zacznijmy od tej strony. Tu ktoś przetrzymywał żywność. Trochę sztuczce. I jakieś ciekawe winko, sangria. Bardzo dużo różnych łyżeczek. Idziemy na górę. Coca-Cola? Czy ja dobrze widzę? Cola. Ciekawe z którego roku? 94. Chyba docieramy do sypialni. Tutaj jedna z sypialni. Ale widzę, że też zapadnięta jest trochę podłoga. Dlatego tam nie będę wchodził. Mamy tutaj płyty winylowe. Adapter, od dali widać, szafka z kosmetykami, idziemy tutaj, może tu będzie bardziej stabilnie,
Tak jest. Szafy, częściowo wypełnione ubraniami. Telewizor. Słyszałem trzaski. Drzwi samochodu. Być może ktoś podjechał. Wokoło znajdują się wszędzie domy, więc różnie bywa. Ktoś dostał puchar. Być może był kolarzem. Sztuczna szczęka. Zapakowane koszule. U góry kolekcja szklanek z Coca-Coli. O, jaki ładny krzyżyk. Zostawimy go tutaj. To będzie ładniej wyglądał. Jeszcze można wyżej wejść. Adapter. Na strychu. Wow. Tutaj również bardzo dużo przedmiotów wszelkiej maści. A to co mamy za przystojniaka? Świeczki. Całe kartony świeczek. To tylko żarówka. O. Mamy jakieś bardzo stare autko. Zrobione z metalu. Zawieszki.
bardzo dużo medalików związanych z kolarstwem. Tu jest ich więcej. Talerzeki. Ciekawe skąd. Made in Belgium, czyli miejscowe. Tutaj więcej pucharów. Małe, wielkie, przeróżne. Tu jest ładne. Ktoś naprawdę miał niezłą kondycję. Zdobyć tyle nagród. Zobaczcie, nie ma końca. Kolejny. Nagród jest mnóstwo, naprawdę. Będziemy teraz schodzić na dół. Tam też widziałem kilka pomieszczeń. Sprawdzimy je. Może będzie warto. Flipery. Słuchajcie, zaraz zagramy. Ej. Dawaj na dół. Nie jest podłączona pod prąd. Potrzeba baterie i można byłoby pograć. Dobra, idziemy na dół. Już prawie na dole. Jeszcze raz zobaczymy zapasy, które zgromadzili. O, tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenia. O, zobaczcie, ile belgijskich monet. No. Naprawdę sporo. 10 franków. Tu mamy nawet 10 pfenigów. Niemieckie.
O, zobaczcie, jaka maszyna. Jednak na prąd. Już trochę nowocześniejsza. Kanapa. Zobaczcie, ile szkliwa zostało. Kolejny adapter. Na dole widziałem płyty. Weźmiemy pierwszą lepszą. Niech będzie. Umieścimy płytę. I spróbujemy uzyskać jakiś dźwięk. Niestety, bez prądu nic z tego nie będzie. Całą kolekcję różnego rodzaju płyt. Widokiem na ten zdewastowany, stary salon będę kończył dzisiejszą eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobały wszystkie domy i subskrybujecie mój kanał. Będę Wam za to bardzo wdzięczny i oczywiście będę wrzucał jak najwięcej takich filmów. Widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się.